Ale się w głowę walnąłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj Halka. O! Nie, nie, nie. Ta Halka, o której myślisz, tylko opera Halka Stanisława Moniuszki, a w szczególności aria Stolnika. No proszę. To tenor? Nie, niestety bas. Bas to najniższy głos w operze i o dziwo najwyższy facet. A śpiewa mniej więcej tak. O, mi panowie, wistnej błąka alteracji, moich wdzięków przedsięwzięcie, że was w tym momencie rzuca splendor na mój domek. Splendor na mój domek. Brawo, brawo, świetne, genialne, ciemysłowa. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. I to wszystko? To znaczy, Już? nie, on nam jeszcze później dalej śpiewa, tylko że publiczność mi przerwała, że ów jedyny mój potomek, mego rodu pokądzieli, czyli córka, wkrótce ojca osamotni i połączy się z Januszem. Czyli, że po prostu wyjdzie za mąż. No to piękne, ale nie rozumiem tej pierwszej części. Co co znaczy błąkać w alteracji? A, zastanawiać się. A w istnej alteracji? W, 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 bardzo się zastanawiać. Rzucać splendor na domek. O czym on w ogóle śpiewa? To znaczy, od początku. On nie jest pewny, ten stolnik, czy uroczystość ślubu, którą przygotował, przygotował jest godna tak znamity kości. Aha, to krótko mówiąc, jak tak na was patrzę, to nie wiem, czy mi starczy wódki. <noise> no można i tak. No to szkoda w takim razie, że ten staropolski język no, do niczego się nam dzisiaj nie przydaje. Jak to nie przydaje, Marku, stwórzmy taką scenkę. Idziemy do teatru, przepychamy się między rzędami i pytamy: Przepraszam, w istnej błąkam alteracji, czy te dwa miejsca nie są aby wolne? Ależ proszę, niech pan rzuci na nie swój splendor. Ach, dziękuję. A przepraszam, nie przedstawiłem ów jedyny mój potomek mego rodu po kądzieli, Krystyna. Ale można też prościej: wolne, siadaj, krycha. No tak, ale wtedy nie byłoby opery. Yeah.